Doktor Jacek Szczepański, dyrektor Muzeum Historycznego w Legionowie, nie ustaje w odkrywaniu kolejnych białych kart w historii powiatu legionowskiego. W swojej najnowszej publikacji, 9 indywidualnej i 14 napisanej wspólnie z innymi autorami, przybliża dzieje niemieckiego obozu kwarantannowego, który działał na terenie Zegrza w 1918 roku. Prezentacja książki odbyła się w ostatnią niedzielę. Książka dotyczy schyłkowego okresu I wojny światowej. Wojny światowej, która zmieniła losy narodów i państw, ale my patrzymy w aspekcie lokalnym. Chcemy pokazać, jak funkcjonował jeden z garnizonów rosyjskich, dawnych rosyjskich, później niemiecki, w twierdzy Zegrze. Mianowicie tutaj w 1918 roku Naczelne Dowództwo Niemieckie utworzyło obóz kwarantannowy dla jeńców niemieckich, którzy byli zwalniani z niewoli rosyjskiej. Przez kilka miesięcy istnienia obozu przeszło przez niego prawie 50 tysięcy osób, w większości Niemców, ale też Turków czy Bułgarów. W Zegrzu żołnierze dochodzili do siebie po często nawet czteroletniej niewoli rosyjskiej. Dbano tam o ich kondycję fizyczną i psychiczną, szykowano do powrotu do ojczyzny. O zegrzyńskim obozie kwarantannowym badacze lokalnej historii dowiedzieli się dopiero kilka lat temu. Jest to obóz, który praktycznie nie istnieje w świadomości ani mieszkańców. W źródłach jest prezentowany szczątkowo. Takim doskonałym źródłem, dzięki któremu można byłoby zgłębić, mogliśmy zgłębić dzieje właśnie tego obozu, były niemieckie listy żołnierskie. Te listy żołnierskie były wysyłane masowo wówczas, ale myśmy dopiero teraz trafili na jakiś drobny ślad tych listów. Do tego doszło jeszcze szperanie w zasobach Archiwum Głównego Akt Dawnych i archiwach niemieckich, pozyskanie kilkudziesięciu niezwykle ciekawych i cennych fotografii, praca pisarska i książka gotowa. Jak większość publikacji sygnowanych przez Muzeum Historyczne w Legionowie, wydała ją oficyna wydawnicza Ajax z Pruszkowa. Od kilku lat dobrych współpracujemy z Muzeum Legionowskim. No ze względu na to, że jest tu bardzo korzystny klimat, jest akceptacja władz dla tych starań. No i jest taka osoba jak pan Jacek Szczepański, który jest animatorem, kreatorem tych wszystkich wydarzeń. A to ostatnie, czyli promocja jego najnowszej książki, mogło być sporym zaskoczeniem. Spotkanie jest trochę pułapką dla gości, którzy mają przyjść, ponieważ książka tylko będzie w tle. Książkę można przeczytać, przeanalizować i później o niej dyskutować. Chcemy pokazać najnowsze ustalenia, które prowadziliśmy w muzeum dotyczące I wojny światowej. I to będzie prezentacja z kilku dni sierpnia 15 roku, kiedy tutaj Niemcy weszli, kiedy były toczone ciężkie walki o Zegrze, o Serock, o Modlin. A wszystko to można było zobaczyć na rzadkich, niezwykle cennych fotografiach wykonanych w większości przez żołnierzy armii niemieckiej. Czego więcej badaczom z Legionowskiego Muzeum udało się dowiedzieć o przebiegu I wojny światowej na terenie powiatu? Tego miłośnicy historii dowiedzą się w przyszłym roku, kiedy również i w Legionowie będzie obchodzona 100. rocznica jej wybuchu.